Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was po raz kolejny Cervelo z serii PX, dokładnie jest to model P3X. 5 lat temu na naszym kanale debiutowało chyba pierwsze sprzedane w Polsce taki rower z tej serii, P5X. A dzisiaj mamy P3X, który notabene przestał być chwilowo przez Cervelo produkowany. Tam generalnie na polskim rynku szykują się zmiany dystrybutorskie. Także czekamy, aż to się wszystko na rynku poukłada, a na razie lecimy z tym modelem. Sercem tego roweru zdecydowanie jest rama, obok której nikt nie potrafi przejść obojętnie, no bo brakuje w niej sporo elementów. Tylne koło jest zamontowane na wahaczu, tak jak w motocyklu. W sensie on się nie waha, ale wygląda to jak motocyklowy wahacz. Potężna, skośna rura. Tu brakuje rury pionowej, siodło na takim wysięgniku. Były już takie konstrukcje, czy w jakichś Giantach karbonowych, czy w kilku innych modelach, ale aktualnie w zasadzie bardzo mało rowerów jest produkowanych w jakiejś zbliżonej formie. Także robi to wrażenie na każdym, szczególnie na ludziach, którzy nie są opatrzeni z rowerami, no to gdziekolwiek na jakichś targach czy wystawie ten rower się pojawia, to wszyscy się jarają. Wow, panie, do czego jest ten rower? Także rama jest dość kosmiczna, ale jednocześnie nie jest przekombinowana i wszystkie te rozwiązania mają sens. Kierownica to jest w ogóle XL-ka, także ten rower jest bardzo duży, to jest na gościa około 2 metrów wzrostu. Kierownica tutaj ma możliwość zamocowania do góry. Można ją też obrócić i wtedy będzie obniżona, te wąsy będą leciały nam w dół. W P5X w pierwszych wersjach kierownica była jeszcze dzielona na pół. Tutaj ona jest z całości. Myślę, że to lepsze rozwiązanie, bo jednak rozkładana na pół kierownica nie jest niezbędna do transportu. Można zdemontować całą, a jednak jest to sztywniejsze rozwiązanie. Zmienił się cały układ mostka. W poprzedniej wersji było to tutaj wszystko poskręcane. W tej chwili w tym Cervelo i w P5-kach zwykłych o standardowej ramie jest zastosowany mostek wysuwany. Taki jak tu widzicie, on w tej chwili jest wysunięty na maksa. To jest dobre tam z 15 cm regulacji góra-dół. No i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo nic nie musimy wymieniać. Jedną śrubą luzujemy klin, mamy możliwość ruchu góra-dół. Co więcej, wąsy tutaj też zamontowane są na takiej kołysce. Dzięki temu możemy regulować pozycję od takiej starej czasowej przez te nowoczesne, takie modlące się pozycje, gdzie chowamy się w cieniu aerodynamicznym rąk i ręce rozbijają to powietrze, potem struga leci na kask i tworzymy taki bardziej aerodynamiczny kształt. Wąsy katalogowo są zwykłe aluminiowe jotki. Tutaj są do tego karbonowe podpórki pod ręce, duży zakres regulacji na szerokości. Mamy tutaj trzy punkty mocowania tych padów i też trzy zestawy otworów na szerokość w padach, a pięć zestawów otworów na długość. Także tych konfiguracji mocowania jest bardzo dużo i pozwala to płynnie i w dużym zakresie sobie wyregulować fittingowo ten rower, no co jest generalnie bardzo ważne, no bo przy pozycji triatlonowej to jednak ten fitting jest niezbędny przy dystansach połówka czy pełny. Jeżeli jeszcze potem mamy pobiec, to rower musi być ustawiony bardzo dobrze. Pewnym minusem są specyficzne części roweru, takie jak na przykład tutaj mamy taką klapkę, która zabezpiecza nam podejście do portu DI2. No i taki większy plastikowy element, do którego ona jest mocowana. No to są elementy, które jak je kopniemy niechcący w ferworze walki gdzieś tam na triatlonie, mogą nam się popękać, rozlecieć. I tu pojawia się problem, bo aktualnie domówienie oryginalnych elementów z Cervelo jest praktycznie niewykonalne. Myśmy to rozwiązali tak, że daliśmy do skanowania po prostu ten element i lada moment powinniśmy dostać partię wydrukowanych 3D takich elementów z mocniejszego plastiku, także paru naszych klientów to sobie połamało, pewnie też paru nie naszych klientów to sobie połamało, będzie można te elementy u nas po prostu dokupić. Idąc dalej, fabryczny box na żelki na żarcie,
tutaj na górze ramy. Bardzo wygodne miejsce, pozwalające w łatwy sposób w czasie jazdy sięgnąć sobie po jedzenie. Dopasowane aerodynamicznie do całego roweru z fajnego gumowanego tutaj na górze materiału, boki z plastiku. Dość duża pojemność, także fajnie tutaj dużo rzeczy można zmieścić, bo ten boks jeszcze zagłębia się tu w ramę, także ma większą pojemność niż tylko ta górna kieszeń. Jeżeli jesteśmy już przy boksach, to kolejny boks znajduje się w ramie tutaj w głównym trójkącie, powiedzmy. Też nie jest to najszczęśliwszy boks, bo jest z bardzo twardego plastiku i trzeba go obsługiwać z wyczuciem, bo jak się go tam właśnie kopnie albo coś za mocno poskręca, to plastik jest na tyle twardy, że potrafi pęknąć. No ale jest to dodatkowa kieszeń pozwalająca czy to napchać dodatkowe żarcie, chociaż tu już trzeba mieć świadomość, że w czasie jazdy się do tego nie dobierzemy. Także raczej jest to miejsce już na jakieś wyposażenie awaryjne typu, nie wiem, jakbyśmy chcieli na przykład pelerynkę sobie spakować na wypadek i spadku temperatury na trasie, przewidujemy, że może być ulewa, że zrobi się dużo bardziej zimno, żeby się nie wychłodzić, można sobie tą kurtkę wepchać, zatrzymać się na sekundę, wyciągnąć ją, założyć, pojechać dalej. Kolejny boks, już zupełnie niedostępny w czasie jazdy, znajdziemy tutaj. To myślę, że jest dobre miejsce, żeby sobie włożyć czy to piankę do uszczelniania szytek, czy jakieś mleko do wlania w dętki, czy w opony tubeless, czy właśnie w szytki. Nabój CO2, końcówkę do pompowania, to jest takie miejsce, gdzie taki rescue kit na wypadek jakiejś awarii na trasie, spinkę do łańcucha, takie rzeczy można tu spokojnie upchać. No i sięgniemy po to, jak odpukać będzie potrzeba na trasie, jak coś pójdzie nie tak. Bardzo solidnie zamontowany, w fajnym miejscu, bezpiecznie, szczelnie, elegancko tutaj tworzy też aerodynamiczną całość z przednim kołem. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o fabryczne elementy transportowe. Pozostaje nam to, co możemy tutaj dokręcić i też jest to fajnie przygotowane, bo tak, tu mamy mocowanie na kolejny bidon. Oczywiście bidon okrągły tutaj jest pomyłką i będzie passé, bo zaburzy całą aerodynamikę, ale płaskie bidony, na przykład Elita, takie trójkątne, byłyby już całkiem spoko, można do takiego bidonu nawciskać wtedy żelów. I zamiast walczyć z kolejnymi żelkami otwieranymi pojedynczo, papierek gdzieś tam upychać i tak dalej, możemy sobie żele przelać do bidonu, który wrzucimy tu w ramę i sobie będziemy z niego pili. Kolejne gotowe mocowanie mamy na kierownicy. Tutaj jest ruchoma ta przednia część mocowania, także można sobie idealnie to tam poustawiać, poregulować, w którym miejscu ten bidon ma z przodu funkcjonować. I kolejne mocowanie też gotowe, fabrycznie przykręcone, jest z tyłu pod siodełkiem, także za dupę, że tak powiem, możemy sobie bidon albo dwa zamontować w zależności od tego, jaki przykręcimy tu koszyk. Jak jesteśmy przy siodle, to jest to typowo triatlonowe ISM Adamo, takie na dwa paluszki z przodu, bardzo wygodne, sprawdzone triatlonowe siodło, także fajnie, że w standardzie jest takie siodło, a nie jakiś plastikowy, byle jaki zamiennik, który tak naprawdę od razu musiałby wylecieć. Cały rower uzupełnia grupa Shimano DI2, ponieważ jest to model wprowadzony do sprzedaży bodajże w 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No to jest oczywiście na grupie 2x11 jeszcze. Przy triatlonie nie ma to chyba aż tak dużego znaczenia, bo tak naprawdę triatlonówki na płaskie etapy spokojnie można by składać na jednej tarczy z przodu i pewnie, nie wiem, z 7 biegach czy 8 z tyłu, bo to w zupełności wystarczy. Poza nawrotem, gdzie przez chwilę zwalniamy, to nawet jeżeli mamy jakiś mały podjazd, to tam rozpiętość biegów 11-25 z tyłu na kasecie w zupełności wystarcza, a przód i tak trzymamy cały wyścig na blacie. No ale tutaj mamy 2x11, korba w rozmiarze XL jest 172,5, czyli jak na tak duży rozmiar, no już relatywnie krótka. Blaty z przodu 52-36, czyli takie trochę większe niż kompaktowe, a jeszcze numer mniejsze od standardowych, 53-39. Przy dzisiejszej modzie na jazdę z niższą kadencją na dużych blatach, no tutaj można się zastanowić, czy
na jakiej jeździcie kadencji, czy nie szukać rozwiązań typu Blat 54, 56, 58. Ja osobiście jeżdżę raczej na wyższych kadencjach, więc dla mnie już 52 to jest dość twardo i efekt jest taki, że jadę 52 i z tyłu wysoko, bo po prostu trochę szybciej kręcę i no nie pasuje mi to przełożenie tam 52, 12 czy 13, nie ukręcam tego. Z tyłu przerzutka też Shimano R8000 Di2. Sterowanie oczywiście z klamek hamulcowych i z leżaka. Po jednym przycisku zarówno na klamkach, jak i na leżaku. To ciekawe jest to, że tu fabrycznie znajdują się hamulce Shimano. To jest hydrauliczna klamka z grupy Durace z karbonową dźwignią hamulcową. O tyle jest to ciekawe, że ten element od lat praktycznie jest niekupowalny na wolnym rynku. Naprawdę jest to ciężko zamówić. Shimano Polska w ogóle tego indeksu nawet nie miało u siebie na liście komponentów. Nie wiem, czy to się zmieniło. Generalnie duży problem jest z kupieniem sterowania Di2 pod hydrauliczne hamulce tarczowe. A w nowych grupach na 12 biegów dalej obowiązuje nas ta sama klamka, bo trzeba zastosować przejściówkę z grubego kabla na cienki i potem kablowo podłączyć to do tych nowych przerzutek, gdzie teoretycznie tylko przerzutki były podłączone do baterii, a z klamkami szosowymi łapało się to wireless, ale przy hamulcach do triatlonówek, do czasówek niestety musi być to połączenie kablowe, także potrzebny jest dodatkowy junction, dodatkowe kable, parę stówek ładne wydane na te podłączenia, no i gdzieś zdobyć klamki. Z tyłu 11 biegów, 11-28, duża rozpiętość, moim zdaniem w zupełności wystarczająca do ścigania w triatlonach i jednocześnie zapewniająca gęste przełożenia, także nie ma dużych skoków. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie fabryczne. Fabrycznie rower stoi na kołach aluminiowych DT Swiss model Gruz. Generalnie niski stożek, aluminiowe koła ciężkie, nie wygląda, nie jedzie bez sensu. Tutaj padło pytanie od strony klienta, czy można tam jakieś tańsze koła włożyć do tego, takie mocno tańsze. I pewnie by można, ten rower by nieźle jeździł, mimo że koła byłyby jakiegoś tańszego producenta, ale to trochę jest tak, jak kupujemy topowe modele rowerów i ładujemy tam koła za 1/3 ceny kół topowych, to trochę wygląda tak jak Ferrari na stalówkach. No jeździć będzie, ale jak to będzie wyglądało? Także po krótkiej namowie klient do budżetu na koła dosypał z 10 patoli. No i włożyliśmy dysk Zipa Super 9, to jest absolutna klasyka. Mamy stolik w firmie zrobiony z takiego dysku zresztą. Dysk jest pod oponę. Tutaj zrezygnowaliśmy z tublesa, włożyliśmy dętki Turbolito. Lekkie, o niskich oporach toczenia, odporne mocno na przebicie. No bo jednak jest to łatwiej obsługiwać przy pełnych dystansach czy przy jakichś treningach. System na dętkach jest dużo bardziej user friendly i po prostu wymiana dętki jest prostą sprawą, jeżeli nie przetniemy opony jakoś totalnie, nie rozszarpiemy jej. Nawet jak mają większą dziurę, można wkleić tam kawałek naklejki jakiejkolwiek, czy numeru startowego, czy czegokolwiek. Założyć nową dętkę, napompować, skończyć trening, czy wyścig i tak dalej. A jeżeli mamy system tubeless, się przetnie, wszystko się wyżyga, zaleje mlekiem, no to teoretycznie możemy to rozbrajać, włożyć dętkę, to się wszystko poskleja i tak dalej. Nie jestem fanem generalnie. Może przy ściganiu o pierwszy plat bym na to patrzył i wtedy bym rzeczywiście zakładał systemy tubeless 0-1, albo wygrywam, albo nie kończę, ale w momencie jak to ma być rower dla ludzi, to myślę, że jednak opona i dobra dętka to jest spoko rozwiązanie. Jeżeli chodzi o gumę, to została tu fabryczna Vittoria Corsa Speed. Bardzo delikatna opona, tak jak opony Specialized Cotton. Cieniutki brzeg, bok opony. Bardzo dobra nośność, wkładka grafenowa, antyprzebiciowa, także opona z jednej strony odporna na przebicia, z drugiej strony bardzo dobrze niosąca, ale delikatna, także żadnego jeżdżenia po żwirze i takich historii, bo po prostu łatwo pociąć bok opony. Jeszcze też taka uwaga, ta opona nie jest zupełnie przystosowana do trenażerów rolkowych. Jeżeli założycie taką oponę na rower, na trenażer, to temperatura i mechanika pracy na rolce trenażerowej spowoduje odklejanie się bieżnika. Więc tu bym nie polecał. Opona jest tubeless ready, także jeżeli ktoś będzie miał fantazję zrobić z tego tubeless,
to można taką przeróbkę wykonać. Dysk przychodzi już w tej chwili fabrycznie z zaworem tublesowym, więc jest to łatwo zrobić. Rozmiar opony oczywiście 700x25, więc wjechał dysk 12 000, wjechało przednie koło Zipa 808 Firecrest. Co ciekawe, Zip znowu zmienił piasty i tym razem mamy tutaj szprychy płaskie, ale typu J-bend, czyli gięte. Nie ma już tych piast pod straight pulle, pod proste szprychy, takich kosmicznie ponacinanych. Jest zwykła piasta. Ciekawe, czym to było spowodowane, czy był jakiś problem techniczny z tamtymi piastami, bo stare piasty Zipa na przykład uwielbiały pękać przy kołnierzach. A tutaj, nie wiem, czy ze względów ekonomicznych, czy ze względów właśnie jakichś technicznych, wróciły standardowe piasty na wygiętą szprychę typu J, czyli koła tak naprawdę 18 tysięcy, te, które tu widzicie. Klient miał też swój wózek Ceramic Speeda, plus o tyle, że akurat do modelu przyrzutki R8000, także nic tutaj nie trzeba było wymieniać, kombinować. Ten wózek, który klient posiadał w swoich zasobach, mogliśmy od razu założyć. Wózek Ceramic Speeda kosztuje 2,5 tysiąca. No nie jest to na pewno niezbędny wydatek. Podnosi trochę efektywność jazdy. To, co fajne, to zwiększa zakres pracy przerzutki z kasetą, czyli ten wózek chętnie pracuje z dużymi zmianami przełożeń, więc jest to dodatkowa zaleta. A oprócz tego oczywiście no, te kółka w przerzutce kręcą się lepiej, bo ceramiczne kółko zakręcone się kręci i kręci i kręci i kręci, a normalne fabryczne kółko w przerzutce stoi na uszczelkach. Łańcuch zwykły z grupy Ultegra nie był wymieniany na Ceramic Speeda, również łożyska na razie nie były wymieniane na Ceramic Speeda, ani te w suporcie, ani te w kołach, także jeszcze kilka watów tutaj można urwać, robiąc upgrade łożysk, suportu i łożysk w dysku, z tym, że no, trzeba się liczyć z tym, że jest to powiedzmy plus minus 5 watów za kolejne 5 tysięcy. Także to ma sens, jak będziemy się ścigać o pierwszy plac. I w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o specyfikację tego roweru. Rama jest z suportem na gwint, jeszcze z takich technicznych aspektów. Nie ma tu już presfitów. I co? I w zasadzie tyle. Zostało nam zobaczyć, jak bzyczy dysk, jak cyka dysk i zważyć tą maszynę. Dysk gra ładnie, ale bez przesady, nie jest jakiś super głośny, ale wystarczający, żeby było go słychać. Dysk na pewno jak się napędzi, to wydaje inny taki huczący dźwięk, bo tak jak słychać, on już przenosi cały dźwięk, także jak lecicie triathlon na dysku, to tak fajnie huczy. Jeszcze jedna rzecz zapomniałem, kolejne 4700 przykręcone do tego roweru, dwustronny pomiar mocy w pedałach Wahoo. Ja w swoich rowerach ostatnio używałem Korb Inpika, ale ponieważ używam pedałów Wahoo, to też skłaniam się ku temu, żeby przesiąść się na ten pomiar mocy. Pedały są minimalnie wyższe, mają ciut grubszą budowę niż pedały bez pomiaru. Podejrzewam, że wynika to może z konstrukcji osi, a może z tego, że pedał musi być trochę wyższy, żeby podeszwa buta minęła się z korpusem samego miernika. Generalnie nie wygląda to źle przykręcone do roweru, jak widzicie. Fajnie mruga się na niebiesko, jak zakręcimy. Tu jest pomiar dwustronny. Jeżeli macie równy balans, nie potrzebujecie badać pomiaru na rozłożenia mocy na lewą, prawą nogę, to wystarczy pomiar jednostronny, który kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam, 2900. Co? Zważymy go i mielibyśmy to zrobione. Ja powoli będę mógł się pakować na triatlon do Gniewina. Siostrowaga. Także cały kompletny rower lekko przekroczył 50 tysięcy złotych. Na pewno nie jest to tania zabawka. Rozmiar XL, hydrauliczne hamulce tarczowe, pełne koło, elektryka, no to musi ważyć. Zobaczymy. Komora maszyny losującej jest pusta. Wieszamy rower na wadze. Z pedałami, z pomiarem mocy, ze wszystkim na gotowo 10600. No 10600
To nie jest ultra lekko, ale akceptowalnie jak za kompletny aerodynamiczny rower już z pedałami, z kołami na stożkach, gotowy do jazdy. Sezon triatlonów się rozpoczął, zbroimy się, ścigamy, bawimy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach na YouTubie albo na triatlonach. Hej!